Zastanawiasz się, dlaczego masz problem z utratą zbędnych kilogramów? W tym filmie porozmawiamy sobie o 5 najczęściej popełnianych błędach przez osoby z cukrzycą podczas odchudzania. Zapraszam do oglądania. Cześć moi drodzy, z tej strony Maciej, kanał Nie Słodzę. Ostatnio całkiem sporo filmów na moim kanale poświęcam odżywianiu przy cukrzycy. Dlaczego jest to takie ważne? Można powiedzieć, że dieta obok farmakoterapii i aktywności fizycznej jest jednym z trzech filarów pracy nad cukrzycą każdego typu. Oczywiście w zależności od typu cukrzycy i stanu pacjenta, każdy z tych elementów może być nieco inny. Leczenie cukrzycy typu pierwszego zaczyna się zawsze od insulinoterapii, natomiast przy typie drugim jest to bardziej skomplikowane. Tutaj terapię powinno zacząć się od zmiany nawyków żywieniowych i stylu życia. Jeśli to nie jest wystarczające, to zwykle wprowadza się również farmakoterapię jednym lekiem, a jeśli to nie przynosi zadowalających efektów, no to włączone mogą zostać kolejne leki, w tym również insulina. Podstawą zawsze jest jednak odpowiednia dieta i styl życia. Wiele osób popełnia ten błąd i uważa, że skoro ma już leki, no to jest zwolniona z obowiązku dbania o dietę. Jednak leki nie zrobią wszystkiego. Musimy im pomóc. Podobnie jest w przypadku cukrzycy typu pierwszego. Obecnie specjaliści zalecają dietę dobraną indywidualnie do pacjenta, więc ciężko w tym przypadku mówić o konkretnej diecie cukrzycowej. Ja zawsze powtarzam, że są pewne uniwersalne zasady, których powinniśmy przestrzegać, żeby łatwiej było nam zapanować nad glikemią. Dzisiaj powiem Wam, jakie 5 błędów popełnia wielu z nas i nie może przez to schudnąć. Temat odpowiedniej masy ciała dla każdego diabetyka powinien być bardzo ważny. Nie przez przypadek otyłość jest jedną z przyczyn cukrzycy typu drugiego. Nadwaga i otyłość mogą prowadzić do insulinooporności, co z kolei może być przyczyną rozwoju tej choroby. Często sama redukcja masy ciała może doprowadzić do poprawy glikemii przez większą wrażliwość tkanek na insulinę. Możemy w ten sposób cofnąć na przykład stan przedcukrzycowy, czy nawet zmienić sposób terapii, jeżeli już została zdiagnozowana u nas cukrzyca typu drugiego. Zostawcie proszę łapkę w górę pod tym filmem i zaczynamy. Błąd numer 1. Spożywanie szybko przyswajalnych węglowodanów. To, że powinniśmy spożywać więcej węglowodanów złożonych niż prostych, jest raczej oczywiste i powszechnie wiadome. A z czego to dokładnie wynika? Już Wam tłumaczę. Generalnie chodzi o to, że produkty zawierające węglowodany proste, jak na przykład większość słodyczy, napoje, dżemy czy jasne pieczywo pszenne, powodują nagły wzrost glikemii. Z wysokim poziomem cukru nasz organizm próbuje poradzić sobie w ten sposób, że wydziela jak największą ilość insuliny po jedzeniu. Nadmiar insuliny powoduje jednak, że więcej glukozy zamieniane jest w tłuszcz, co prowadzi do powiększania się tkanki tłuszczowej. Do tego, kiedy jemy w nadmiarze węglowodany proste, maleje u nas spalanie tłuszczów, co właśnie sprzyja tyciu. Często mówi się, że dieta bogata w tłuszcze powoduje odkładanie tkanki tłuszczowej. Jednak, jak widzicie, nie jest to do końca prawda. Węglowodany biorą w tym większy udział, niż może się wydawać. Dlatego lepiej zamienić jasne pszenne pieczywo na np. żytnie razowe. Biały ryż lepiej zamienić na brązowy oraz pamiętać o tym, żeby wybierać takie produkty, które mają niski indeks glikemiczny. Błąd numer 2. Spożywanie nierównych porcji. Systematyczność i regularność to często klucz do sukcesu, jeżeli chodzi o kontrolę masy ciała. Okazuje się, że jeżeli będziemy pilnować godzin posiłków i będziemy starać się jeść posiłki podobnej wielkości i do tego nie będziemy się jednorazowo przejadać, nasze ciało nie będzie miało takiej potrzeby, żeby odkładać nadmiar kalorii właśnie w postaci tkanki tłuszczowej. Tutaj bardzo istotne jest obliczenie odpowiedniego zapotrzebowania na kalorie. Mogą być w tym pomocne, popularne kalkulatory zapotrzebowania kalorycznego, których wynik może nas nakierować na to, ile właściwie powinniśmy jeść w ciągu doby. Podzielmy sobie tę ilość na 4-5 mniej więcej równych posiłków. Z czasem przyzwyczajimy nasz żołądek do tego, że jemy mniej i częściej, dzięki czemu przestaniemy również odczuwać głód między posiłkami. Błąd numer 3.
obawa przed jedzeniem tłuszczów. Popularnym błędem, który popełnia wiele osób, które chcą zmniejszyć masę ciała, jest rezygnowanie ze spożycia tłuszczu w jakiejkolwiek postaci. Popularne jest decydowanie się na smażenie beztłuszczowe czy na wybieranie produktów odtłuszczonych. No i niestety nie zawsze jest to dobry pomysł. Tłuszcz odgrywa bardzo ważną rolę w obniżaniu indeksu glikemicznego posiłków, czyli dzięki jego obecności glikemia po posiłku nie jest zbyt wysoka. Ponadto obecność tłuszczu w posiłkach daje nam poczucie sytości, dzięki czemu jesteśmy mniej głodni pomiędzy posiłkami. Pamiętajmy również, że tłuszcz obok węglowodanów i białka jest jednym z głównych składników odżywczych, które są oczywiście niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Niezwykle istotny jest jednak odpowiedni wybór tłuszczu. O tym, jak wybierać źródła tłuszczu w naszej diecie, mówiłem niedawno w jednym z moich filmów, do którego odnośnik pojawił Wam się teraz w górnym rogu ekranu. Moi drodzy, w tym momencie chciałbym polecić Wam książkę autorstwa pana Zbigniewa Młynarskiego i pani Katarzyny Kołodziej pod tytułem Jedz dobrze i nie tyj, ponieważ to właśnie jej lektura zainspirowała mnie do nagrania tego filmu. W książce można dowiedzieć się, skąd się bierze głód, czym jest apetyt, jakich składników powinniśmy dostarczać organizmowi i dlaczego. Poruszony jest również temat najczęstszych błędów popełnianych przy odchudzaniu, czy to, jaka żywność uznawana jest za zdrową. W moim odczuciu ta książka jest napisana bardzo przystępnie i mi czytało się ją dość lekko. Można z niej wyciągnąć praktyczne wnioski i wprowadzić zmiany w swoim sposobie odżywiania. Jeżeli ktoś chce poznać podstawy myślenia o zdrowym odżywianiu, to na pewno w tej książce znajdzie coś dla siebie. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat tej książki, to w opisie pod tym filmem znajdziecie odpowiedni link. Błąd numer 4. Przechodzenie na szkodliwe diety. Mówiąc o odpowiedniej diecie przy cukrzycy, często mówi się, że jest to po prostu dieta zdrowa i zbilansowana. Przykładowo, jeżeli ktoś, kto nie ma cukrzycy, chciałby przejść na taką dietę, no to będzie to zazwyczaj dla niego po prostu korzystne. Wiele osób wpada w taką pułapkę, że próbuje bardzo szybko zrzucić zbędne kilogramy, no i przechodzi na jakąś wyjątkowo restrykcyjną dietę. Przykładowo, rezygnuje całkowicie z jedzenia węglowodanów albo z wspomnianego już tłuszczu, no i do tego spodziewa się oczywiście bardzo szybkich efektów. Prawda jest jednak taka, że otyłość nie pojawia się u nikogo nagle. Jest to problem, który powstaje po latach zaniedbań. Dlatego też nie powinniśmy podchodzić do tematu diety, myśląc, że jest to zmiana na jakiś określony czas, aż osiągniemy wymarzony cel, no i wtedy sobie odpuścimy. Warto przejść na taki sposób odżywiania, który nie będzie zbyt radykalny dla naszego organizmu, no i będzie miał oczywiście potwierdzenie we wskazaniach ekspertów do spraw żywienia. Dajmy sobie jednak czas. Wprowadzajmy zmiany wolniej, ale konsekwentnie i systematycznie. Moim zdaniem nie ma nic gorszego jak takie pojedyncze zrywy, kiedy postanowimy sobie, że od dzisiaj wprowadzamy milion różnych zmian. Bo uważam, że wtedy można łatwo stracić motywację, nie widząc szybko spodziewanych efektów. Błąd numer 5. Nieprzemyślane zakupy. Powiedzcie mi, co robicie w momencie, kiedy nie zaplanowaliście sobie przygotowywania posiłku, no i musicie zjeść coś na szybko w domu. Prawdopodobnie otwieracie wtedy szafkę czy lodówkę i sprawdzacie, co macie pod ręką. Jeżeli nie dbacie o swoją dietę, no to możliwe, że będą tam produkty, z których nie powstanie nic zdrowego. Dlatego tak ważne jest to, aby poważnie zastanowić się, zanim zrobimy zakupy spożywcze. Ja na przykład nigdy nie jadę do sklepu bez przygotowanej wcześniej listy, no i bez takiego rzucenia okiem na to, czego mi w domu brakuje. W ten sposób, trzymając się listy, nie kupuję niczego przypadkowo. To daje mi ten komfort, że nawet jeżeli muszę przygotować coś na szybko, to prawdopodobnie będzie to coś zdrowego, i nie będę musiał rezygnować ze swoich przyzwyczajeń dietetycznych. Kolejną sprawą jest to, że jeżeli nie mieszkamy sami, to warto, aby nasza rodzina miała mniej więcej podobne przyzwyczajenia dietetyczne do naszych. Tak jak mówiłem wcześniej, dieta cukrzycowa, no to dieta zdrowa. Dlatego też nikomu nie zaszkodzi stosować się do niej. To również oznacza, że nie powinniśmy przygotowywać jakichś specjalnych posiłków wyłącznie dla siebie, tylko starać się, żeby wszyscy domownicy jedli podobnie. Jeżeli macie w rodzinie osobę z cukrzycą, to ułatwicie mu życie,
i zadanie, jeżeli zaczniecie odżywiać się zdrowo razem z nim, zachęcam Was do tego. Jak wiecie, ja nigdy nie miałem problemu z nadwagą. Mam problem w tę drugą stronę, ponieważ zawsze ciężko jest mi przytyć, odżywiając się jednocześnie zdrowo i racjonalnie. Jednak wiem, że wielu z Was ma problem z utratą wagi, bo piszecie do mnie w tej sprawie w wiadomościach. Mam nadzieję, że tym filmem pomogę Wam choć trochę. Chciałem w ten sposób naświetlić Wam problem, pokazując pewne zależności, o których musimy po prostu pamiętać. Przejście na dietę oraz powrót do prawidłowej wagi to często bardzo długi proces i z pewnością czeka Was mnóstwo pracy. Warto jednak przed przejściem na dietę zmienić swoje myślenie o niej i właśnie po to powstał ten film. To tyle na dzisiaj ode mnie. Jeżeli podobał Wam się ten film, zostawcie proszę łapkę w górę, subskrybujcie kanał Niesłodzę i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach, jak zawsze w niedzielę o godzinie 16. Trzymajcie się ciepło, dobrych cukrów, cześć!